Dzień dobry, czas na kolejną lekcję. Zanim rozpoczniemy realizację przedostatniego tematu, najpierw powtórzenie. Go. Temat lekcji to zmiany stanu skupienia ciała. Poznaliśmy sześć procesów, w wyniku których następuje zmiana stanu skupienia. Tymi procesami są topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja. No, to było na ostatniej lekcji, natomiast tematem dzisiejszej lekcji jest topnienie i krzepnięcie. Cele lekcji, które są przed nami, uporządkujesz wiadomości na temat topnienia i krzepnięcia, przeanalizujesz zmianę energii wewnętrznej i temperatury podczas tych procesów. Na dzisiejszej lekcji przeanalizujemy sobie sytuację dwojaką procesu krzepnięcia i topnienia. Czyli wiemy z poprzednich lekcji, że ciała stałe możemy podzielić na dwie grupy. Na ciała o budowie krystalicznej, tak zwane kryształy, i na ciała o budowie bezpostaciowej. Pamiętajmy, przypominam, że ciała o budowie krystalicznej charakteryzują się tym, że ich struktura wewnętrzna, czyli atomy, które tworzą. Te ciała, czyli kryształy, tworzą tak zwaną swoistą sieć krystaliczną, czyli ułożone są w sposób regularny. Natomiast ciała bezpostaciowe charakteryzują się tym, że ich ułożenie wewnętrzne atomów, cząsteczek nie są absolutnie, nie tworzą absolutnie żadnej sieci krystalicznej. Ułożenie ich jest chaotyczne. Doskonałym przykładem kryształu jest e, kryształek soli. Kryształek cukru. Natomiast e, przykładem ciała o budowie bezpostaciowej jest przepyszny przykład czekolada. Czekolada jest ciałem o budowie bezpostaciowej. I w pierwszym punkcie, nasz wniosek możemy zapisać w następującej postaci. Ciało o regularnie uporządkowanym układzie atomów lub cząsteczek to kryształy. A ciało, w których atomy lub cząsteczki są ułożone chaotycznie, to tak zwane ciała bezpostaciowe, nazywane również amorficznymi. No dobrze, no to wiemy, że ciała dzielimy na krystaliczne i ciała bezpostaciowe. A jak to się ma do procesu topnienia i krzepnięcia? Anomasie, różnice są znaczące. Macie zapamiętać następującą rzecz, że w przypadku ciała budowie krystalicznej, ciało topi się lub krzepnie w stałej temperaturze oznacza to że jeżeli zaczyna się proces topienia lub krzepnięcia to temperatura się zatrzymuje i podczas całego procesu podczas całego procesu ta temperatura jest taka sama. Widoczne to jest na tym wykresie. Zerknijcie jeżeli mamy kostkę lodu o temperaturze początkowej minus 5 stopni Celsjusza to jeżeli tę kostkę zaczniemy podgrzewać to temperatura będzie wzrastała. Jak długo. Do temperatury, tak zwanej temperatury topnienia. Temperaturą topnienia lodu jest 0 stopni Celsjusza, więc od minus 5 do 0 temperatura wzrasta, później się zatrzymuje i co się rozpoczyna? Rozpoczyna się proces topnienia. Proces topnienia, który zachodzi w stałej temperaturze. Ta temperatura nie wzrasta. Dopiero gdy proces topnienia się zakończy, temperatura ponownie wzrasta. Natomiast w przypadku ciało budowie bezpostaciowej tu sytuacja jest diametralnie inna. Mianowicie, nie występuje żadna temperatura topnienia. Temperatura cały czas wzrasta, nie zatrzymuje się ani na moment. Widoczne jest to na tym wykresie. I zestawmy te dwa wykresy razem. Zerknijcie, na jednym wykresie jest poziom stały, to jest ta temperatura topnienia, na drugim tej stałej temperatury nie ma. Czyli na pierwszym dotyczy ten wykres procesu topnienia w przypadku ciała o budowie krystalicznej, a drugi wykres przedstawia proces topnienia w przypadku ciała o budowie bezpostaciowej. Kolejnym bardzo ważnym wnioskiem jest to, że w przypadku ciała o budowie krystalicznej proces topnienia i krzepnięcia, uwaga, zachodzi w tej samej temperaturze. Czyli jeżeli temperaturą topnienia dla koski lodu jest 0 stopni Celsjusza to temperatura krzepnięcia dla wody jest ile? Też 0 stopni Celsjusza. Te procesy są odwrotne, a temperatura topnienia i krzepnięcia dla ciała budowie krystalicznej, powtórzę jeszcze raz, jest taka sama. No i moi drodzy, to wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, jeśli chodzi o proces topnienia i krzepnięcia. Zapamiętać macie następującą rzecz: dla ciała budowie krystalicznej Temperatura topnienia jak i krzepnięcia zachodzi w stałej określonej temperaturze. Ta temperatura jest taka sama dla jednego procesu jak i drugiego. Natomiast dla ciała budowie bezpostaciowej proces topnienia i krzepnięcia nie zachodzi w stałej temperaturze. Ta temperatura podczas całego procesu podgrzewania w przypadku procesu topnienia wzrasta, w przypadku procesu krzepnięcia temperatura cały czas maleje. Nie zatrzymuje się temperatura ani na moment. No i to wszystko. Pamiętajcie, zróbcie notatkę, utrwalcie sobie, jeżeli będą jakieś pytania problemy, niejasności. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia na następnej lekcji.